dobry. Witamy serdecznie na trzecim spotkaniu Clean Coaching w pracy z wartościami. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest wartościom w pracy, a wita Was Magda Robak, facylitator Clean Coaching Polska. I Beata Marciniak, facylitatorka Clean Coaching Polska i USA. W dzisiejszym spotkaniu moim klientem będzie Beata. I tak jak sam tytuł wskazuje, będziemy pracować w obszarze wartości w pracy, wartości zawodowych. Beato, czy jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa, Magdo. Możemy zacząć. Beato, podczas tego krótkiego fragmentu sesji dzisiaj, co chcesz, żeby się dla Ciebie wydarzyło w obszarze wartości zawodowych? Chciałabym się przyjrzeć takiej wartości zawodowej, która jest dla mnie ważna, mianowicie autentyczność. Autentyczność to jest właściwie taka, tutaj zapiszę, żeby ją lepiej widzieć. Autentyczność, bo to jest taka wartość, która zawsze była dla mnie ważna, ale mam takie wrażenie, że ostatnio chyba została redefiniowana troszkę ostatnio w moim życiu i chciałabym się jej przyjrzeć, czym ona dzisiaj dla mnie jest. I ostatnio się zredefiniowała i autentyczność i przyjrzeć się. Jakie są trzy rzeczy, po których to poznasz? Taka pierwsza rzecz to jest taka, że da mi to pewne nowe światło na działania, które podejmuję. To jest raz, czyli nowe światło na działania. Ja sobie będę tutaj pisać, które podejmuję. Da mi to nowy taki powiew motywacji do działania. Motywacji do działania. I po trzecie, da mi to taki, da mi spokój wewnętrzny. To są takie trzy rzeczy. I kiedy te trzy rzeczy i autentyczność i redefinicja, to wszystko jest jak co? No to wszystko jest jak taka tęcza na niebie. Taka kolorowa, może ją narysuję nawet. Taka właśnie tęcza kolorowa, która ma różne kolory i ona jest taka, oj, to tutaj mi to troszeczkę, ale ma kilka kolorów, jest taka właśnie autentyczna, naturalna, taka właśnie w naturalny sposób wychodząca po deszczu i taka, którą się wszyscy zachwycają. Taka właśnie tęcza. Jak tęcza na niebie, kolorowa, na kilkach kolorów. Jest właśnie taka autentyczna, naturalna, którą wszyscy się zachwycają. Co teraz przyciąga Twoją uwagę? Teraz przyciąga moją uwagę na tym rysunku, to jak gdyby te białe przestrzenie do zagospodarowania. Właśnie to, co teraz jak gdyby odzwierciedla mój taki stan, to jest to, że no są te białe przestrzenie. Właściwie to jest rzecz, która wymaga tutaj u mnie jeszcze definicji, zdefiniowania, czy dodatkowego, to są te tutaj przestrzenie. Coś tutaj musi być,
żeby się zapełniło ładnie, tak, żeby jedno z drugim mogło się łączyć. Jeden kolor z drugim. No, takie było spójne, takie harmonijne. O. I białe przestrzenie do zagospodarowania. I białe przestrzenie, coś, co wymaga zdefiniowania. Coś, co musi być, żeby się zapełniło. I co zauważasz odnośnie tych białych przestrzeni? One są dosyć spore. One są dosyć spore. To mnie jak gdyby teraz tak wprawiło w takie zaniepokojenie troszeczkę, że są spore. I czy coś jeszcze odnośnie tych przestrzeni? Znaczy są spore, ale są takie do zagospodarowania. To nie jest nic takiego, co by mi przeszkadzało w podejmowaniu działań, co by w pewien sposób mnie blokowało. Po prostu ja je widzę i widzę, że to jest, tak jak po prawej stronie, do zapełnienia. Do zapełnienia, tak żeby to wyglądało tak jak tutaj. Bez białych przestrzeni. To jest do zrobienia. I kiedy to jest do zrobienia, żeby wyglądało tak jak po prawej stronie, to ci nie przeszkadza, nie blokuje, jest to do zagospodarowania. I te białe przestrzenie są dosyć spore. To czy coś jest jeszcze odnośnie tych przestrzeni? Na ten moment nie. Czy jest coś, co zauważasz odnośnie przestrzeni pomiędzy przestrzeniami? Przestrzeni pomiędzy przestrzeniami. Zauważam te kolory tęczy, które no dają energię, które są elementami harmonijnymi, autentycznymi, elementami, do których dążę, żeby było ich więcej. Żeby było ich więcej i do nich dążysz, i one są harmonijne i elementami autentycznymi. I to są te kolory tęczy, które dają energię. Mhm. Czy jest coś jeszcze? Mhm. I co teraz się wydarzyło, Beato? I teraz sobie tak sprawdzam sobie, jak to wygląda. Jak to wygląda, jak robi się krok wstecz, jak się robi krok do przodu. I myślę sobie, że warto mieć wgląd w to, co się jak gdyby dzieje wstecz i to, co można robić do przodu. To jest taki obraz, który jest pomocny bardzo. Że w życiu można mieć wgląd i trzeba mieć wgląd. Kiedy to jest obraz, który jest pomocny bardzo i warto mieć wgląd, w życiu warto mieć wgląd. Patrzysz, jak to wygląda. Są kolory tęczy, które dają energię i przestrzeni do zagospodarowania. Czy jest coś, co zauważasz odnośnie położenia tych przestrzeni? Położenie tych przestrzeni, no znaczy one są przestrzenie jednak pomiędzy tymi kolorami.
I tak sobie myślę, że te przestrzenie, że on ich nie ma tutaj poza tęczą, tylko one są w środku. One są jak gdyby takie zakleszczone. Że te przestrzenie tutaj to jest taka ograniczona przestrzeń, gdyby się zrobi i będzie wszystko w porządku. I że one są tutaj w środku, te przestrzenie, i że po prostu nie ma nieskończoności. I tak myślę sobie, że to może być dodatkowy kolor taki, że nie można kontynuować tych czterech kolorów, które są tutaj, tylko można dodać nowy kolor zupełnie i to będzie fajne. I to też będzie autentyczne. I co te przestrzenie, które są właśnie tutaj i można dodać nowy kolor, one też będą autentyczne. Co te przestrzenie wiedzą? One wiedzą, że nie mogą wymazać tych kolorów, które już są, że tylko muszą je skompletować, wypełnić. I kiedy one to wiedzą, to co trzeba, żeby się wydarzyło? One się muszą zastanowić, jak to autentycznie wypełnić. I powiesz teraz o autentyczności i przyjrzeniu się autentyczności? Że właśnie tak, że jest piąty kolor, to po pierwsze, że po drugie, że to przyjrzenie się, to jest właśnie ważna jest perspektywa takiej białej tablicy właśnie, w której są takie funkcje. Przed, w trakcie i po. Że warto mieć do tego wgląd. Jaką się robi różnicę, że to wiesz teraz? Nie myślałam wcześniej, że jest ten dodatkowy kolor, który ma bardzo tutaj ważną rolę do odegrania. Nie wiedziałam o tym. W związku z tym, że teraz to wiesz, jaki będzie twój pierwszy krok? Zdefiniowania piątego koloru. I w związku z tym, że to wiem, żeby poszukać, czym jest ten piąty kolor, to będę się przyglądać każdej możliwości teraz. Każdego dnia właściwie, bo teraz na ten moment nie wiem, czym jest piąty kolor, natomiast ponieważ wiem, że jest i potrzebuję go poszukać, będę na to wrażliwa codziennie. Beato, czy to jest ten moment, kiedy możemy skończyć? Tak, super, dziękuję serdecznie. Bardzo Ci dziękuję za otwartość i za chęć podzielenia się z nami. Podobnie jak poprzednim razem, w poprzedniej części, którą prowadziła Beata, pokażemy Wam teraz protokół, który zastosowałyśmy. Oczywiście to, co jest bardzo ważne, pokazujemy Wam w tej chwili takie protokoły w takiej uporządkowanej wersji, natomiast w trakcie procesu pracy z klientem to jest bardzo elastyczne, bardzo płynne i bardzo procesowe. To, co nam się tutaj wydarzyło, to po pierwsze, pierwszy etap to było wyjawienie metafory i w ogóle rozpoczęcie sesji. Pytanie, co trzeba, żeby się dla Ciebie wydarzyło, po czym to poznasz i to wszystko jest jak to, zapisz lub narysuj to lub wybierz kartę, bo to też jest taka możliwość. U Beaty wyjawiła się tęcza, która była metaforą przyjrzenia się autentyczności.
Kolejnym krokiem było eksplorowanie metafory. Beato, mogę Cię prosić o następny slajd? Okay. I tu macie przedstawione pytania, które zastosowałam, żeby pogłębić coś, na co Beata zwróciła szczególną uwagę, czyli te puste przestrzenie. Beato, powiesz nam trochę o tym, co się u Ciebie działo z tymi pustymi przestrzeniami? To, co było ciekawe w eksplorowaniu metafory, było to, że w głowie miałam taką tęczę, naturalną tęczę, piękną, idealną, którą maluje natura po burzy. Natomiast mój rysunek tego nie oddał. Mój rysunek oddał to, co się aktualnie dzieje i to, czemu się chciałam przyjrzeć, to, co się pojawiło. Czyli te przestrzenie, to było niesamowite doświadczenie. Pojawiło ci się też podczas eksplorowania spojrzenie wstecz, spojrzenie do przodu i biała tablica, która w tym pomaga. Tak, to też jest bardzo ciekawa rzecz i która zostanie ze mną już jako moja taka życiowa metafora na to, żeby mieć wgląd do tego, to co może się dziać w przyszłości, to warto mieć wgląd to, co się działo wcześniej, to, co się dzieje teraz, żeby to móc wykorzystać. I tak myślę sobie, że każdy człowiek może sobie zrobić taką białą tablicę z takimi funkcjami. Wstecz, teraz i ja. I do przodu. I do przodu. Okej. Okay. Fajnie, bardzo się cieszę. Dziękujemy Ci bardzo, że się z nami tym podzieliłaś. Popatrzyłyśmy, poeksplorowałyśmy puste przestrzenie z Beatą i tak jak też poprzednio, ostatni etap to było domknięcie, czyli wyjście z metafory i zamknięcie sesji. Możesz, Beato, pokazać nam slajd? No właśnie, co wiesz teraz, co wiesz o temacie, celu naszego spotkania, czyli przyjrzenie się tej metaforze autentyczności, jaką Ci to robi różnicę i to, co jest bardzo ważne, jaki będzie pierwszy krok, który w związku z tym wykonasz. U Beaty pojawiło się przyglądanie się temu, co ją spotyka na co dzień. I co dalej? I co dalej z tym wszystkim? I jaki będzie nasz następny krok w związku z tym, z tymi filmikami, naszym projektem. Więc bardzo chciałybyśmy Was zaprosić do doświadczenia tego głębiej w postaci warsztatów, które będziemy z Magdą przeprowadzać stacjonarnie i online. Warsztaty online odbędą się 10 października, 17 października, 24 października i 7 listopada. 4 razy po 2 godziny, podczas których będzie czas na doświadczenie i na to, żeby zapoznać się z protokołami ćwiczeń, tak jak tutaj w naszych filmikach to przedstawiamy. Warsztaty stacjonarne natomiast 8-godzinne w Warszawie i w Stanach Zjednoczonych, New Jersey, odbędą się 10 listopada 2018 roku oczywiście i Magdo, powiedz o swoich, może coś bliżej? Ponieważ pracuję przede wszystkim z biznesem i z obszarem zawodowym, więc zaproszę Was do przećwiczenia narzędzi i protokołów właśnie w pracy z wartościami zawodowymi, z wartościami Waszych klientów w pracy. Proszę. Moje warsztaty, które przeprowadzę, to będą się opierały głównie na wartościach w związkach. Bardzo szeroko pojęte. Ale szersze informacje przekażę już osobom najbardziej zainteresowanym, czyli tutaj, tutejszym.
Oczywiście warsztaty online, warsztaty stacjonarne będą prowadzone w taki sam sposób, czyli będą przedstawione dokładnie te same protokoły pracy, które możecie wykorzystać w swoich sesjach, które prowadzicie dla swoich klientów. Więcej informacji o wydarzeniach znajdziecie na naszych Facebookach ZAJ Magdalena Robak i Tata Marciniak Coaching and Training. Oprócz stron facebookowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez adresy mailowe. Można do nas zadzwonić, zobaczyć to, co proponujemy na naszych stronach internetowych. Serdecznie zapraszamy. I dziękujemy za to, że spędziliście z nami dzisiaj ten czas. Do zobaczenia, do usłyszenia, do przeczytania.